Mówi się, że brzmienie jazzu nowoczesnego jest stenoryzowane. W istocie saksofoniści tenorowi, którzy słusznie czy też nie uważają się za arystokrację jazzową, zdominowali jazz nowoczesny do tego stopnia, że większość najwspanialszych płyt jazzowych nagranych w ubiegłym stuleciu odbywa się albo pod ich dowództwem, albo z ich bardzo istotnym udziałem. Wielu z nich odnosi swoją twórczość do Boga, bądź przyznaje się do inspiracji duchowością chrześcijańską. Dzisiaj chciałbym wspomnieć o trzech z nich. Pierwszy, kto wie, czy nie największy z największych, Sonny Rollins, czyli Kolossus, urodzony w 1930 roku, kiedy miał 57 lat, czyli w roku 1987, nagrał płytę Dancing in the Dark. Nagrał ją wtedy, kiedy był naprawdę bardzo popularny i mógł już przestać martwić się o to, czy ten stan się nie zmieni na gorsze. Umieścił na niej utwór zatytułowany O-T-Y-O-G. Ten skrót znaczy ni mniej, ni więcej, tylko "Oh, thank you, oh God", to znaczy "Dzięki Ci, Panie". Drugi z nich to jego znacznie młodszy kolega, Teksańczyk Billy Harper, czarnoskóry tenorzysta zwany Angry Tenor. Jego dźwięk rzeczywiście jest mało przyjazny, muzyka natomiast jest wybitnie uduchowiona. Tytuły jego utworów świadczą o tym najlepiej, na przykład If One Could Only See, co znaczy gdyby ktokolwiek mógł ujrzeć, Believer, czyli wierzący, I Do Believe, czyli wierzę, czy Thy Will Be Done, bądź wola Twoja. Ostatni, którego dzisiaj przywołam, to młody stosunkowo saksofonista z zachodniego wybrzeża, z Kalifornii. Nazywa się Kirk Whalum, który odnosi się bezpośrednio do Ewangelii do tego stopnia, że jedną ze swoich płyt nazwał The Holy Gospel According to Jazz, czyli Ewangelia według jazzu.